Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozmawiamy dziś z ojcem Melchiorem Królikiem, Paulinem, który chce się z nami podzielić niesamowitymi historiami. Ojcze, na sam początek takie pytanie, może kilka słów o sobie. W ojca wieku to najczęściej pewnie ojciec słyszy pytanie, jak długo ojciec jest w zakonie. To prawda, rzeczywiście ludzie są ciekawi i nie chcą wierzyć. Nie chcą wierzyć, żeby tak długo można być w zakonie. No jestem od, licząc nowicjat, to jestem od 1951 roku w zakonie. No i od razu dodam, że nigdy nie żałowałem, że poszedłem za powołaniem. Przeciwnie, byłem zawsze bardzo szczęśliwy, chociaż był taki moment, kiedy sobie popłakałem raz, bo przełożony, byłem już diakonem i przełożony mnie wyznaczył do pielgrzymki warszawskiej, że wezmę udział w pielgrzymce warszawskiej. A ja wiem, że bardzo mi trudno jest chodzić, że bez zmęczenia nie potrafię pokonywać żadnej trasy i dlatego poszedłem do przełożonego i proszę bardzo, żeby mnie zwolnił, bo ja się do tego nie nadaję. Nie, to już dostało, klamka zapadła, wyznaczony, jesteście we dwóch. Ten drugi to był senior kursu, no bardzo taki odważny, a ja znowu lękliwy, także te dwa przeciwieństwa były. Ja się broniłem przed tym i poszedłem drugi raz, argumenty sobie jakieś tam ułożyłem, bo już pomodliłem się do Matki Bożej. Matko Boża wpłynęła na przełożonego prefektem, nazywał się prefekt tych kleryków. To byłem pewny, że Matka Boża wyprosiła, tymczasem nie. Przepędził mnie, powiedział, proszę już więcej nie przychodzić, tylko przygotować sobie kazania i tak dalej i wykonać. I wtedy się troszkę pobeczałem, mówię, Matko Boża, tak Cię prosiłem serdecznie, tak szczerze i tak naprawdę. I co? No ale to był moment, kiedy Matka Boża mnie nauczyła posłuszeństwa i zaufania sobie. Bo tak wtedy pomyślałem, że tak, teraz się bronisz, teraz nie chcesz iść. A później będziesz prosił, żeby Ci pozwolili. I tak dokładnie było. Później cały rok prosiłem, żeby na następnym pielgrzymce, żeby mi pozwolili iść, bo tak mi przypadła do gustu ta pielgrzymka. Chociaż jako wtedy nie było jeszcze megafonów, a ja tak ćwiczyłem, wiedziałem, że będę kaznodzieją, to ćwiczyłem przeponę dobrze. Także tekst, taką stronę, pół takiej strony mogłem przeczytać na jednym oddechu. Tak mnie wyćwiczył aktor zawodowy. I to mi się przydało, bo nie było mikrofonów, więc ludzie do grupy przychodzili, bo tam takie ładne rozważania różańcowe są. Gdzie indziej tylko zapowiedź tajemnicy i zdrowaśnie. A ja zawsze dałem jakieś krótkie rozważanie. Nie? I to się ludziom spodobało. Ojciec opowiada, jak z Matką Bożą żył blisko, prosił ją, żył ojciec w bliskości Matki Bożej. I pielgrzymka to jest pójście do Maryi, ale też życie razem z nią, każdego dnia przecież, nie? Tak. A my w diecezji gnieźnieńskiej teraz mamy taki czas, że czekamy na peregrynację, że obraz jasnogórski będzie przychodził do naszych parafii, Maryja będzie przychodziła. I nie tylko do parafii, ale też chce wejść w nasze życie. I można powiedzieć, że historia teraz zatacza koło. Bo rozpoczęło się też od archidiecezji gnieźnieńskiej, prawda? No właśnie tak, więc ksiądz Pyma tak sobie życzył, przynajmniej tak ksiądz biskup Jan Czerniak przedstawił ojcu generałowi, że potrzebujemy trzech Paulinów do obsługi obrazu nawiedzenia. Ojciec generał za głowę się złapał, mówiąc, skąd ja będę te trzech ludzi? No i do mnie się zwrócił, więc w jakim celu? No kierowca, no ja mam prawo do jazdy, bo to jest ten samochód taki na tą kategorię B. No to już jedna dopada. Potem stróżować przy Matce Bożej, no to ja jak najbardziej. I trzecie, kaznodzieja. No to przecież jak to? No przecież mam dyplom kaznodziejski, to muszę przecież mówić. I o Matce Bożej bym nie mówił. No więc dasz radę? No oczywiście, że dam radę. Oczywiście, że dam radę. No to dobrze, to już załatwiona sprawa. No i przyjechaliśmy do Gniezna. Najpierw w sobotę zanocowaliśmy w naszym klasztorze w Wierchowie. No i na drugi dzień, to był maj, na drugi dzień 23 maja 1978 roku. Wtedy się rozpoczęła już taka opieka nad stała, że prymas powiedział, że to jest dzieło episkopatu, ale wykonanie Paulinów. Także to pasuje jedno z drugim, Jasnogóra, Matka Boża Jasnogórska. No i także wtedy przejęliśmy już na dobre, nad obrazem. No i ja właśnie dostałem jako pierwszy
Przyjechaliśmy, początkowo musieliśmy jechać najpierw do Poznania, zabrać obraz, ale jeszcze prowadził kierowca. Ja się tylko przyglądałem jeszcze, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i potem już do samego Gniezna to ja już prowadziłem obraz, bardzo mi to ładnie szło i bardzo się cieszyłem. Ludzie klękali, wiwatowali, także jeździliśmy bardzo wolutnieńko. Także to, na to trzeba było zawsze dużo czasu, z tym najbardziej walczyłem. I pewne takie zwyczaje musieliśmy wprowadzić na stałe, mianowicie apel jasnogórski należy do ojca tego referenta, który jest od nawiedzenia. No więc to mi bardzo spasowało, bo ja już miałem przezrocza, już miałem całą aparaturę, no i prowadziłem apele jasnogórskie. Właśnie takie dłuższe, nie tylko 20 minut, tylko prawie godzinę, bo prezentowałem cuda Matki Bożej Jasnogórskiej i cuda na Jasnej Górze duchowe i materialne. Potem druga seria to były cuda wyproszone przez Matkę Bożą na Jasnej Górze, ale nie dokonane na Jasnej Górze. To jest różnica. Tych jest najwięcej. Ktoś obiecuje. Pielgrzymkę, Matko Boże, jak przyjdzie z pomocą, to przyjedziemy do Ciebie i pokażemy to dzieciątko, które wyprosiłaś. Ojcze, ja jestem takim cudem. Tak? Jak się urodziłem, miałem ropę na opucznej, byłem bardzo chory, lekarze mówili, że jest ze mną źle. I moja mama spotkała swoją koleżankę, która jechała na Jasną Górę i poprosiła ją, żeby na Jasnej Górze za mnie msza została odprawiona. I Matka Boża mnie wyprowadziła z tej choroby i jestem cudem. No i właśnie, pokazała się i potężna, i dobra, i kochająca. No właśnie, to potwierdza, to tych cudów jest najwięcej. I po trzecie, to księża w diecezji powiedział, jak głosimy rekolekcję, to najbardziej mi się podoba ten trzeci zestaw, mianowicie Maria Jasnogórska prowadzi do Eucharystii. Ona nie mówi, bo to jest obraz, prawda? Ale faktami, wydarzeniami. Także, że to jest bardzo takie przekonujące do zachęty. Tu kiedyś profesor powiedział, jak synek został uratowany, matka lekarz, ja ojciec profesor medycyny. No i właśnie została, babcia zamówiła mszę świętą i kiedy oni przyjechali dziękować, mnie wezwali i powiedzieli tak, ten profesor mówi, ojcze Paulinie, nas nie trzeba przekonywać do niedzielnej mszy świętej. Zrobiła to Matka Boża, bo w dniu, w którym się odprawiła msza święta zamywana przez babcię, otrzymaliśmy wiadomość, że syn będzie żył. A wszyscy, to tam dużo lekarzy, koledzy, wszyscy i tak dalej, nie? Każdy mówi, no nie da rady, bo w wypadku uległ wypadkowi. No i właśnie jesteśmy tacy, mówię, panie profesorze, no właśnie pan dobrze trafił, myśl Matki Bożej dobrze odczytał, nie? Nie mówi słowami, chodźcie na mszę świętą, tylko nagradzanie. Zatem drużaniec i msza święta tak paralelnie idą ze sobą. I to jest Matka Boża właśnie, która do tego zachęca. No więc to już od początku zaczynałem właśnie już tak ten apel prowadzić. No dla księży to może było za długo trochę, ale to wyjdziecie po nabożeństwie, idźcie na odpustowe jedzenie, prawda? A ja sobie tu zostanę, ja tam wcześniej napiję. No to dobrze. No i takie mam przeżycie piękne, jak już przyjechaliśmy do Gniezna, obraz już ustawiony, umieszczony. Idziemy teraz do tych apartamentów prymasowskich, prymas tam czeka na nas. No i ojciec generał mówi, o, to jest właśnie ten ojciec, który się mówi, że da wszystkie trzy czynności wypełni i to jak najlepiej, bo kocha Matkę Bożą. Trzy w jednym. Tak. No więc on mnie przytulił do siebie i mówi, no to cieszę się bardzo, że tak właśnie na ciebie to padło, że kochasz Matkę Bożą, bardzo kocham. Chciałbym jeszcze bardziej kochać i mam nadzieję, że przy niej jeszcze tutaj przy nawiedzeniu jeszcze moja miłość się wzmocni. Ale no, dobrze, tylko żebyś mi się tu dobrze czuł. W razie czegoś, jakbyś doznał jakiejś przykrości, albo byłeś głodny, to mi telefon ci mogę zostawić, to do mnie dzwoni. To musi być dobrą opieką otoczony. No oczywiście takiego telefonu nie korzystałem nigdy, bo wszystko było bardzo, bardzo wspaniale, bardzo pięknie. Po dzień dzisiejszy właśnie wspomina mi to, zadecydowało, że tą kronikę zaprowadziłem. Udział Paulinów w peregrinacji. I to jest prawdziwa historia, ale tylko od strony Paulinów, no bo inaczej bym nie mógł, bo nie byłbym materiału.
No i bardzo wspominam i mówię, że Matko Boża, czemuś pozwoliła, żebym ja się tak zestarzał, żeby mnie już odsadzili od tej roboty, a tak woliłem tę robotę. Chociaż miałem później, na samym końcu to już miałem komputer, to było łatwiej, ale początkowo to miałem taki amerykański rzutnik, który był na 110 prądu, a mu na 220. Więc jeszcze miałem taki 3 kg ważący taki ten przetwornik. Nie? Ale to nic, to wszystko było dużo dla Ciebie, to no po prostu tryskałem radością i tak, no ale oczywiście nie był młodziutki wtedy. Ojcze, ale dużo cudów też ojciec pewnie się naoglądał przez te lata jeżdżenia razem z obrazem, razem z Matką Bożą. No bo przecież to jest droga przez życie. Przez ile lat ojciec jeździł z Matką Bożą po Polsce? To znaczy tak, odpowiedzialny za nawiedzenie to byłem przez 3 kadencje generałów. Czyli 18, 18, tak? 18 lat byłem odpowiedzialny. No z tym, że później już nie mogłem, jak zostałem sekretarzem, to już generał mówi, to musisz się zwolnić, kogoś innego damy. I dlatego już, ale ciągle miałem na oku i ciągle myślałem, jakieś zażalenia, czy jakieś prośby, czy ktoś się chciał wycofać, no to się do mnie zwracali, ja szukałem następcy i tak dalej. Także że to ładne lata były. Także do 2000, nawet jak wikariusz byłem, to już tylko tak zastępowałem. Jak byłem zastępcą generała, to już tylko zastępowałem ojców wożących obraz i pracujących na trasie nawiedzenia. Bo już się nie dało inaczej. Bo widział ojciec przez te wiele lat, jak Maria jest przyjmowana w całej Polsce. Święty Jan Paweł II mówił, że Polska ma maryjny charyzmat. Mamy taki pewien pociąg do Matki Bożej. Wiemy, że ona jest naszą królową, że ona jest blisko. Jak to wyglądało przez te lata? Jak ojciec myśli, co jest sekretem tego pociągu do serca Maryi naszego, jako Polaków? Trudne pytanie i trudno mi będzie odpowiedzieć na nie, ale sądzę, że to, co ta myśl przy nawiedzeniu, przy rozpoczęciu ury, ksiądz prymas błogosławiony powiedział, że Maryja zdejmuje koronę, zdejmuje płaszcz królewski i jako tak w prostych szatach wychodzi z obrazu, idzie do dzieci. Tak to prymas ocenił. I też taką anegdotę zrobię, że zawoziłem obraz do, jak się troszkę to odprężenie zaczęło, na Śląsk, do jednej kopalni. Zawoziłem obraz dotknięty do czarnego obrazu, żeby mieli w tej sali, gdzie się rozpoczyna wchodzenie na dół. I proszę sobie wyobrazić, że jak to było odprężenie solidarnościowe, to się zgodzili na to władze wszystkie. Natomiast potem kazali obraz wyrzucić. I teraz pobożni górnicy będą, jak to wyrzucić? No to myśmy tu mamę przyjęli, to ja powiem, mamo, wynoś się. No tego nikt z nas nie zrobi. Dyrektor mówi, no słuchaj, no musi ktoś zrobić, bo ja lecę. No to lec z pracy, ale my tego nie zrobimy. I ktoś padł na wspaniały pomysł. Sądzę, że Matka Boża, Duch Święty podpowiedział. Mianowicie tak, zabierzemy, ale nie wyrzucamy z domu, tylko na miejsce tu napiszemy, poszłam do ludzi. Niewspaniałe, jakieś wyjście. Piękne. Nie wyrzucili, tylko Matuś, idź teraz do ludzi, do górniczych tych zagród, prawda? Więc to mówię, no wiecie, że to coś wspaniałego, że nie dali się złapać, bo to no, jak to wygląda? To jest straszny dylemat, nie? Górnicy, którzy poprosili o obraz, Jasna Góra dała, ojciec Paul Melchior przywiózł, wszystko pięknie, ładnie i teraz nagle wynoś się. No. To byłby straszny zgrzyt. Nie? Ale też piękna wzajemność w miłości. Ty nigdy nas nie zostawiłaś, my Ciebie też nie zostawimy. No właśnie, nie? Tak. To jest to, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam, tak. Nie? Które cały czas w apelach powtarzamy. No właśnie, no więc i teraz wracając, bo tak, ja tak troszkę po drodze zbieram jeszcze. No to gniezno mi bardzo przypadło do gustu. Jeszcze później, już nawet po peregrinacji, to jeszcze byłem w Gnieźnie, jeszcze takie były dni maryjne i tak dalej, to przygotowywałem sobie konferencję, głosiłem też konferencję. Któryś z biskupów mi powiedział, że ja mówię, mam 3 konferencje. Po ile? No, mówię, 20 najmniej. Za długo, ludzie są zmęczeni, to niech skróci. Ale później jak posłuchał, jak ja tu mówię, rola Jasnej Góry w czasie zaborów, no to jest bardzo frapujący temat, wspaniały, bez naciągania.
No to później mówi, nie, to nie ksiądz, to co sobie napisał, to niech sobie ksiądz do tego. Ja poczekam. Będę się mówił o cierpliwość dla księdza biskupa. No więc bardzo mam miłe takie wrażenie przeżycia, tym bardziej jak się dowiedziałem, że właśnie diakonat ojciec Kordecki miał w Gnieźnie. Nie wiadomo czy święce, bo tę filozofię kończył w Kaliszu u jezuitów, a potem teologię kończył w Gnieźnie. No i dlatego ta Gniezno ma taką sympatię do niego, ja też zabrałem tym bardziej do Gniezna, jeżeli oni właśnie nam wykształcili tak wspaniałego człowieka. No więc to takie mam bardzo miłe wrażenia, bardzo miłe przeżycia. I tak no, ja dołączałem się zawsze do koncelebry, do tej, bo to mnie tak jakoś też bardzo pasowało. No i notatki sobie robiłem i w każdym razie ja byłem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo zadowolony. Dlatego później ksiądz biskup Czerniak, to jak coś tam potrzeba, jakiś odwód, coś takiego, to jedźcie po ojca Melchiora. Nie wiem, wystarczy telefon, tylko już zaraz tu się zjawi. Polubił nas tutaj, no bardzo polubiłem, bo to ja lubię historię. Nie jestem historykiem, ale bardzo lubię historię. No i patriotyzm to mi wlał ojciec mój, który walczył z bolszewikami w 20 roku. No więc to mnie nauczył tej miłości do Matki Bożej i do ojczyzny. To jest takie zamienne, prawda? Ojcze, a tak wracając wstecz właśnie do historii. Peregrynacja jest związana bardzo z jasnogórskimi ślubami narodu. Mógłby ojciec coś więcej o tym powiedzieć? Tak, i to jest prawda. Dlatego, że w czasie ślubów no, ksiądz Prymas był, wiadomo, uwięziony, tylko odprawiał mszę świętą w tym samym czasie. I ojciec, wtedy przeor, ten później już nieboszyk Tomziński, ogłosił ludziom troszkę tak niefortunnie, a może i celowo, że rozpoczynamy wielkie uroczystości, ksiądz Prymas jest z nami. No i wtedy ludzie zaczęli krzyczeć, wołać, no, myśleli, że Prymas będzie. No to później poprawił, że jest z nami duchowo, nie pozwoliliście mi dokończyć, bo za to dostał podobno później takie pogrożenie, że to miało nie być, a jednym słowem wspomniano o prymasie. Tak zarządzali od tego biskupa zastępcy. No więc to było naprawdę coś wspaniałego. Byłem w asyście, także że wszystko obserwowałem, widziałem, jak to wszystko wygląda. No więc bardzo to przeżyłem. No, tym bardziej no, ludzi, jak się tak było spojrzeć. Głowa przy głowie, ramię przy ramieniu. Jak ktoś podniósł rękę, to już nie mógł jej opuścić. Dosłownie. Także to było milion, absolutnie więcej było niż milion ludzi. I to nawet wiem od mojej mamy, która się wybrała na Jasną Górę. Nie wiem, jak ona dojechała, bo normalnie nie było biletów, tylko trzeba było brać do Pora, czyli to jest tam jedną stację dalej, to się otrzymało bilet, potem się wracało czymkolwiek, okazją i tak dalej. Nie? Nawet tak jakimś tym sposobem moja mama się znalazła w Czesławie i utkwiła na moście. Dokładnie to jest 2 km 200 metrów od Jasnej Góry do tego mostu, do tej alei. Utkwiła, nie dało kroku ani dalej ruszyć. Czyli byli ludzie tak gęsto, tak może ściśle, ze wszystkich stron była Jasnogóra, była po prostu taką wysepką. No więc dlatego to nie ma kwestii, nie ma wątpliwości, że było tyle ludzi. To. Byli niektórzy krytykanci, którzy mówią, że to rzeczywiście, no przecież ludźmi są tylko ludźmi. No więc gdzie to, jak to w razie czego jakieś potrzeby, to przecież nie było gdzie się ruszyć, nawet jak wyjść, to było, krytycy tutaj mocno sobie na tym ujadali, że to było bardzo nieroztopne, no ale tak samo jak nieroztopne... Królowa przychodzi, trzeba wszystko zrobić. No. Mhm. Tak samo jak było nieroztropne, że obraz wyniesiono na zewnątrz. Obraz nigdy nie był wynoszony, był w XVI, XVII wieku, ale przyszedł jakiś biskup krakowski, jakiś kardynał i zabronił, bo to obraz ma swoją klimatykę, swoją klimatyzację i tak dalej. No więc mieli pretensje, że prymas kazał obraz wynieść, bo dzieci muszą mieć matkę. No ale sprzeciwiają się to konserwatorzy. Od tego są, żeby w razie czegoś pilnowali i naprawiali. A matka jest po to, żeby ją ludzie kochali, żeby ją mieli w siebie. I tak prymas wybrał z tego. No. I także, że to obraz był rzeczywiście wyniesiony i dzięki temu, że właśnie był wyniesiony, pobłogosławili ludzi. I potem, jak ludzie już na zakończenie,
ojciec generał, taki bardzo świątobliwy ojciec generał Alojzy Wrzalik, tu z Kruszyny pochodzący, 25 km stąd, więc poprosił, żeby wypełnić księdza prymasa życzenie i jeszcze raz teraz na zakończenie udzielić obrazem błogosławieństwa. Też teolodzy mają bardziej zastrzeżenia, no ale jeżeli tak prymas powiedział, no to on też jest teologią. No i wtedy właśnie, kiedy pobłogosławili na wszystkie cztery strony, odwracają się i chcą iść, a tu ludzie zaczęli krzyczeć: nie, Matko, nie opuszczaj nas, Matko, nie opuszczaj nas. I potem tak, potem jakieś tam: zejdź na nas, my Cię kochamy. Róże to się już tak troszkę mieszały, ale te pierwsze: Matko Boża, zejdź do nas, Matko Boża, nie opuszczaj nas. To było, ja nie wiem, jak długo to trwało, bo to tak trudno jest było obliczyć, ale chyba z 15 minut to może trwało. Biskupi stali z obrazem, czekali, bo nie wiedzieli, co zrobić. Nie wiem, czy jeszcze raz udzielili błogosławieństwa, czy nie, tego już nie pamiętam, no ale no, musieli już iść schować obraz. I ksiądz prymas się dowiedział o tym geście ludzi i powiedział sobie tak: no tak, to był krzyk dzieci wołających mamy. Więc musimy coś zrobić, żeby ten krzyk zadośćczynić, żeby dzieci chcące mieć mamę, żeby ją mieli. No i teraz co tu zrobić? No, jedna z pań instytutu tak sobie pomyślała głośno, jakby cudowny obraz puścić w trasę, nie? No, sprzeciw natychmiastowy, wykluczony, to byłoby niemożliwe, niewykonalne. No więc ksiądz prymas już sam zadecydował, ale mówi tak, już jak już wrócił z więzienia: ale to mogę zrobić tylko w obydwu archidiecezjach, gdzie ja mam władzę nad nimi. Natomiast nie mogę zmuszać innych biskupów do tego, prawda, żeby to zrobić ogólnopolską. I wtedy ojciec Teofil, właśnie ten, o którym tu piszę, w tej mojej kronice, on wtedy powiedział tak: eminencjo, to ja pojeżdżę po wszystkich biskupach, ordynariuszach i zapytam. A dobrze, dobrze, to wtedy będziemy wiedzieli, czy to może być ogólnie. A to było po tym, że prymas był jeszcze mile widziany, nawet przez Gomułkę, potem to niedługo to trwało, ale wtedy można było wykorzystać to. Objeżdżał wszystkich i mówi tak: wszyscy mówią za, dużo mówiło, biskupów prosiło, żeby to uczynić, a jedynie ksiądz arcybiskup Kominek miał zastrzeżenia. Mówi tak: nie jestem przeciwny, tylko czy to coś da, czy to będzie jeszcze jedno więcej nabożeństwo. Ale by nie był przeciwny. No więc wtedy prymas mówi: dobrze, dajemy sprawę na wokandę, na najbliższą spotkanie całego episkopatu. No i to jednogłośnie przeszli wszyscy. Teraz mam szansę, że potrzebują mojej łaski, bo mnie błagali. Jak chciałem jechać najpierw na Jasną Górę z Kołańczy, potem do Warszawy, to mnie zmusili, no gwałcili dosłownie. Powiedzieli: nie, sekretarz czeka natychmiast, bo może wybuchnąć jakiś skandal, jakieś nieporozumienie i tak dalej. Uległem. No to teraz oni też muszą ulegać. Jak ja ustąpiłem, to też muszę ustąpić. No. I to nadmówił później 2 listopada, jak przyjechał tutaj na Jasną Górę, to mówi: no chciałem zaraz przyjechać, natychmiast pierwsze kroki skierować tutaj na Jasną Górę, ale mi nie pozwolono. Teraz przybywam i chcę wam powiedzieć, że Dziewica Wspomożycielka była moją największą siłą, która mnie trzymała przy życiu w tym ograniczeniu, w tym odosobnieniu. Ojcze, i właśnie. I jeszcze kończę. I właśnie ten, jak to powiedziały, tutaj panie powiedziały i nasz ojcowy Teofil i generał, że tak słyszeliśmy takie właśnie krzyki, to wtedy prymas powiedział: musimy coś zrobić. No i co? No i właśnie obraz zamalować. I teraz z obrazem był kłopot. Każdy się bał. Mówi: co? Taką świętość? Nie, to ja nie dam rady. I ktoś doradził, żeby, jeszcze wtedy nie był profesorem, docentem był, ten twórca obrazu nawiedzenia. Torwit, właśnie, tak, Leonard Torwit, tak, tak. No więc przychodzi ojciec do Teofil, tam jeszcze w towarzystwie kogoś, wita się i tak dalej: panie profesorze, szukamy świętego Łukasza. Nie rozumiem. No bo mówią, bo takie podanie jest, że święty Łukasz malował obraz Matki Bożej Jasnogórskiej na stole świętej rodziny, takie było przekonanie, do naszych czasów takie było przekonanie. No więc szukamy, nie, to za duża świętość, żeby to ja tego... Ja byłem przecież Szwedem, ja byłem Kalwinem, ale pan narzeczona nawróciła i doprowadziliście ślub, więc wobec tego nawrócony, a my będziemy pomagać modlitwą. Wszystkie siostry zakonne będą się modlić, codziennie będzie msza święta, a pan profesor niech się zabiera do roboty.
No i przyjechał sprawdzić, zobaczyć i załamał się. Ale nie, ale przyjechał z żoną na szczęście i mówi do żony, mówi, słuchaj, to przekracza moje możliwości. Ale mówi, słuchaj, Lord, przecież ty nie musisz namalować takiego obrazu, jaki jest, z tymi wszystkimi skazaniami, wszystkimi ubytkami i tak dalej. To nie ma być falsyfikat, tylko to ma być obraz podobny do tego obrazu, do kultu. I to przekonało go. No i rzeczywiście, ale też z tak wielkim lękiem malował i namalował ten obraz. No i mało czasu było, bo przecież ten obraz chciał zawieźć do Ojca Świętego, więc bardzo się musi spieszyć, także właśnie na noc mu wynoszono ten obraz. Jak zapowiedział, że już gotowy, ale mówi, nie mam odwagi odsłonić tego obrazu. Ojciec to proszę odsłonił i Bóg na kolana wszyscy. Ale że to tak, tak wiernej kopii tośmy jeszcze nie widzieli. I to było to, a ja się tak bałem, że to będzie dalekie od oryginału, a to jest bardzo bliskie. I teraz ten charyzmat przejęła jego córka. Jest takie doświadczenie tutaj na Jasnej Górze, jak się staje przed obrazem, to nie jest tylko obraz. Czuję się w sercu, że stoję przed królową. Tak. I ludzie, którzy w parafiach przyjmują Maryję, którzy stają przed obrazem, tu nie chodzi o obraz, ale tu chodzi o nią. I czuć wewnętrznie, że stoję przed królową i przed moją mamą i że ona przychodzi z miłością. I ten niesamowity fenomen pewnie widział ojciec wiele razy. No na pewno. To przecież nawet w pielgrzymce to ludzie śpiewają pieśni maryjne, idą do Matki Bożej i wcale nie mówią, że idziemy do obrazu. Tak. Jest tam, bo przed obrazem twoim klękniemy i tak dalej. Więc prymas właśnie też, to jest teologia wschodnia teologia ikony, że obraz ją nie tylko wyobraża, ale ją uobecnia. I Ojciec Święty absolutnie to samo głosił. Tu nam wyraźnie powiedział pierwszej pielgrzymce. Ten obraz nam nie tylko wyobraża, ale nam ją uobecnia, czyni ją obecną. Więc dlatego to jest i prymas też, tylko może tak nie mówił, ale też modlił się do Matki Bożej, tak rozmawiał z nią. Właśnie wzorcem apelu jasnogórskiego to jest właśnie ksiądz prymas błogosławiony, że on wpatrzony w nią, nie miał nawet żadnego tekstu, no ale jego na to było stać. I teraz do niej mówi, patrzysz na nas swymi matczynymi oczyma z obrazu jasnogórskiego. Tak. Ale ty patrzysz na nas. Teraz zwyciężyłaś, zwyciężaj. I teraz prymas cały swój dorobek wylicza, ale nie jako swój, tylko każdy kończy twoje to zwycięstwo. Zwyciężyłaś, zwyciężaj. Że kapłani jeszcze dochowują wierności Chrystusowi, Kościołowi, twoje to zwycięstwo. I tak ile pewnie, 13 czy ileś takich wezwań, twoje to zwycięstwo. Do niej bezpośrednio. Tak należy przeżywać właśnie ikonę i tak, bo to jest ikona, tylko że zmodyfikowana, także pasowała i wschodowi, i zachodowi. Zachodowi pasuje, wschodowi nie bardzo, bo oni trwają przy tych kanonach takich zdecydowanych bardzo, nie? Ale to Węgrzy zrobili. Węgrzy zrobili, że tak pół na pół, że i zachodnia, i wschodnia, że mama całego kościoła. Ojcze, ale jesteśmy też w miejscu, które jest związane z księdzem prymasem Wyszyńskim, z Janem Pawłem II, bo jesteśmy tutaj w sali prymasowskiej. Prymas, trzeba powiedzieć, no wszystko postawił na Maryję, wszystko. No ja sobie tutaj pozwolę tak dokończyć tę myśl, dlaczego tak był przywiązany do Jasnej Góry, dlaczego to wszystko on postawił na Maryję. Bo on jak przyjechał z prymicyjną mszą świętą, to był 5 sierpień, 1924 rok, święcenia, to pojadę do Matki, która już nigdy nie umiera. To jest jedna. Po drugie, poproszę ją choćby o jeden rok życia, jeżeli niemożliwe więcej. To sam słyszałem, jak to gdzieś w przemówieniu mówił. Jeden rok życia. I tak było. Poprosił ją, a Matka Boża mu dała 57, chyba dołożyła mu. No i ciężar odpowiedzialności, prawda? Ciężar odpowiedzialności. Dlatego on został wtedy uzdrowiony, tylko no, nie wiem, bo nie chciał może sensacji budzić, ale do nas Paulinów tak powiedział, takie słowa, konferencja. W potęgę dziewicy, bo tytuł właśnie Matki Bożej to była dziewica wspomożycielka, ksiądz prymas tak zawsze mówi. W potęgę jasnogórskiej dziewicy wspomożycielki uwierzyłem i tu podał właśnie datę. 5 sierpnia 1924 roku.
Ale nie wyjaśnił tego, tylko jeszcze dodał, i tej wiary nikt mi nie odbierze. I tak powtórzył z takim przekonaniem, z takim akcentem mocnym, troszkę takim lekko akcentem mazowieckim. Nie? Te wiary nikt mi nie odbierze. No więc przyznał się, że został uzdrowiony. No bo jak to inaczej tłumaczyć? I kiedy na 50-lecie, skoro jestem w 17, no to wypada, bo troszkę powiedzieć czasu. Więc na 50-lecie biskupstwa Jasnogóra szykowała się, jak to się mówi, na wszystkie fajerki. No, superlatywus, wszystko musi być przygotowane, bo to prymas na to zasługuje. I ktoś tam usłużna, któraś z pani z instytutu, czy może sama Marysia, świeć pani nad jej duszą, odpowiedziała o tym prymasowi. Co? Co takiego? Na miejsce Pana Boga stawiać człowieka? A co Pan Jezus powiedział? Słudzy nieużyteczni jesteśmy, cośmy powinni, tośmy zrobili. Ja się do nich zaliczam. Zakazuję. Nie tylko nie pozwala, ale zakazuje. No więc byli zmartwieni, bo już za Mazowsze zamówili, już co tylko, no jak to będzie można ta przez trzy. Ciuda się miały dziać. I powiedzmy tak, żadnych kazań, żadnych przemówień, ja sobie sam powiem kazania. No i kardynał Wojtyła tak chodzi koło prymasa, a prymas nic do niego nie zwraca się. No i wszyscy potrzebują, no księża są biskupi, księża i ludzie są wydły decyzji, no wypada jakoś wstęp krótki zrobić. Dobrze, jedno zdanie. Krótko i na temat. Tak, to jedno zdanie brało w ten sposób. Połowa tego zdania to pamiętam, to było tak. No i umywany księży prymasie. Tu na tym miejscu, tu przy tym obrazie, o którym młodzi śpiewają, że wszystkie serca więzi, ta najlepsza z matek dokładnie dzisiaj, 50 lat temu, uwięziła twoje serce po to, żeby dać ci tę wspaniałą wolność ducha, która zapobiegła jakiemukolwiek zniewoleniu ducha polskiego na tym etapie naszych dziejów. Można coś więcej powiedzieć? No, wszystko. Wszystko. W jednym zdaniu. To jest Wojtyła cały. To jest właśnie tak, aż mu trochę zazdroszczę, świętą zazdrością. On trzy tematy naraz opracowywał. No i to się dawało, tam jeszcze kropki są, jeszcze troszeczkę coś tam było do powiedzenia, ale to miało być jedno zdanie. No, tylko tyle. No więc, nie szukam sensacji, bo przeciwnicy, nawet niestety w szeregach kapłańskich, to mówili, że a posiedzi w czyjsiu za nominacje różne, takie nietrafne, a to tego, a za ten instytut, a to za tamto. Tak zaczęli osądzać prowadza. Ojcze drogi, mówił ojciec o świętym Janie Pawle II, który całkowicie oddał się Matce Bożej, który mówił, jestem totus tuus, cały twój, powtarzał ze świętym Ludwikiem. Mówiliśmy o kardynale Wyszyńskim, który mówił, wszystko postawiłem na Maryję. Wszystko, Maryjo, to jest twoje zwycięstwo. Ty zwyciężyłaś, ty dalej zwyciężaj. I teraz, wpatrując się w tych świętych, w diecezji gnieźnieńskiej, czekamy na przyjście Matki Bożej. Ojcze, taka zachęta, jako syna Maryi, tego, który razem z Maryją szedł przez Polskę. Proszę, czy mógłby ojciec zachęcić nas do otwarcia serc, do wyczekiwania na ten czas? Jaką ojciec by dał zachętę na ten czas peregrynacji? To pięknie, co ksiądz Cigodny powiedział, bo rzeczywiście przemierzyłem Polskę z Maryją i dla Maryi. To wspaniale, ale tego nie umiem wyrazić. Tego nie wiem, jakby to wyrazić. W każdym razie zachęta taka, że kochajmy Maryję, kochać nie przestaniem. Bo ona nas uratowała, ona nas ocaliła. Ojciec Święty powiedział, wszystkie ważniejsze wydarzenia w naszej ojczyźnie zawsze są związane jakoś z Jasną Górą. To więcej nie trzeba. A prymas, jeszcze do niego nawiążę, powiedział takie mocne słowa. Nie byłoby Polski na mapie Europy, gdyby nie było Jasnej Góry, tego miejsca zawierzenia Matce Bożej. No, to jeden i drugi nas uczą wspaniale i chciałbym, żebyśmy sobie to przyswoili, żebyśmy to uwierzyli, nie patrząc na to, że niektórzy odchodzą, że niektórzy nie popierają nas. Coraz więcej jest tych ludzi, którzy odchodzą od naszej wiary, dlatego Maryja idzie, żeby tę wiarę odnowić i pomnożyć. To jest cel nawiedzenia, tak jak ksiądz prymas mówił, to przychodzi matka do dzieci, żeby ich zachęcić do zachowania wiary, nadziei i miłości. To są cnoty, które nas prowadzą, uświęciły Jana Pawła II i błogosławionego prymasa.
I dlatego też tak bym zachęcił ci godnie wszystkich, cały Ikler i wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskich, z którą mam takie wspaniałe przeżycia i wspomnienia, żeby czekali Matkę, czekali z utęsknieniem na Matkę Bożą i żeby ją jak najgodniej przyjęli, jak to wypada w takim grodzie naszej ojczyzny, jakim jest Gniezno. Ojcze, jeszcze tak na koniec. Czy mógłby Ojciec nas wszystkich pobłogosławić? O mój Boże. No ja mam tylko zwykłe kapłańskie błogosławieństwo. Ja też. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A Maria Jasnogórska, jako najukochańsza matka, ma was w szczególnej swojej opiece. Amen.